ostatnio opowiadałem o Bizonie i o Russell Marshu wam, tak? Bizon został sprzedany. Tata z Łezko wokół go sprzedawał, no ale cóż, no, życie idzie do przodu, technika tak samo, trzeba było dokonać tej decyzji, został sprzedany, zostaliśmy tylko przy wektorze, jak na razie sobie radzi, zrobiliśmy ponad 100 godzin nim, nic, żadnej awarii, na razie no, tniemy, zboże jest suche i zapowiada się na to, że będziemy ciąć do północy, nawet może i później, jak Rosji nie będzie. Może coś powiem o pogodzie, co nas nie rozpieszczała. Ciągle przechodzą jakieś burze, wyganiają nas z pola w trakcie koszenia, ale łapiemy, kradniemy te zboże trochę, te ziarka. No i już 2/3 są ścięte, już niedługo będzie koniec żniw, tak myślę. Mamy 5-metrowy header, dobrze sobie w nim radzi, jest kompaktowy, do małych pól idealny wręcz, bo jest, no, można manewrować dobrze, większy nie polecam, można czasem pośpieszyć z takim headerem, a z dużym no to jest różnie, nie? Przejechać z pola na pole bez odpinania, chociaż 4-metrowy by był może bardziej do przejazdów lepszy, ale nie jest źle. Chłopak sprawuje się dobrze na razie, nie ma przy nim żadnej awarii, tylko smarujemy, czyścimy filtry i wlewamy paliwo, jedziemy dalej, tak? Przeglądamy, czy nic tam, łańcuch żaden nie jest za luźno, jak brak to naciągnąć, bo tak to żadnych tam nie było. Opowiem troszeczkę o spalaniu, o wydajności. Kosimy teraz owies, wychodzi nam 15 litrów na godzinę, 8 litrów na hektar spala, przy wydajności 2 hektary na godzinę.